Wczoraj przypomniałam Wam poradę dotyczącą cukinii, kabaczków, patisonów. Co możemy, a właściwie co powinniśmy robić, jeżeli nasze krzaczki mają na początku tylko kwiaty męskie. Zapraszam do tego filmiku. A dzisiaj kolejne przypomnienie dotyczą liści. Czy powinniśmy je usuwać, czy nie? A jeżeli tak, to w jaki sposób? Zapraszam. Drobna, ale ważna porada, może ktoś z niej skorzysta. Jeżeli z jakiegoś powodu chcemy usuwać liście, dyni, cukini, kabaczka, patisona, to nie róbmy tego w całości. To znaczy, że usuwamy liście, ale całą łodyżkę pozostawiamy, odcinamy tylko to, co na końcu czyli sam liść. Dlaczego? Kiedy odetniemy całość, roślina dostanie sygnał, że go nie ma i będzie się starała to nadrobić, puszczając kolejne. A więc zamiast zająć się rodzeniem owoców, w pierwszej kolejności skupi się na liściu, a dopiero później pomyślnie o tym, na czym nam zależy. W przyrodzie musi być zachowana pewna kolejność najpierw masa zielona, a dopiero później owoce. Możemy ją oszukać, pozostawiając całą łodykę. Braku końcówki łodygi ona nie odczuje. Sygnału, że go nie ma, też nie będzie, więc będzie nam dalej mocno owocowała.